Siemanko, poziomie numer 3. Sytuacja wygląda tak, że ja już ten poziom numer 3 nagrywałem, no ale niestety skasowały mi się materiały. Można powiedzieć, że już nawet miałem zmontowany cały film, ale przez naprawdę przypadek skasowały mi się materiały, nie można było ich odzyskać, próbowałem różnymi programami je odzyskać, nie udało się, więc nagrywam ten trening jeszcze raz. I zrobię tak, że ja sobie nie będę robił całego treningu, bo w tym momencie jestem na poziomie numer 5 i nie chcę wracać do niego, bo posłuchajcie, ja nagrywałem ten trening tak naprawdę, ja ten trening numer 3 robiłem jakiś miesiąc temu, albo i lepiej, i nie chcę do niego wracać, więc pod sam jakby materiał zrobię jeszcze raz te wybrane ćwiczenia, powiem, można powiedzieć, że to samo, co mówiłem tam w tym treningu. Ale już nie będę całego robił, bo trochę mi się nie chce. No tutaj są takie, no zobaczcie sami, dosyć luźne te ćwiczenia. Nie ma jakiejś tam spiny w tym poziomie numer 3. Uważam, że ten poziom numer 4 już jest taki, że on naprawdę jest trudniejszy. No ale o tym przekonacie się sami za chwilę. Ja już jestem w miarę rozgrzany, więc możemy zabrać się za ćwiczenia. Ale zanim zaczniemy robić taki już normalny trening, to pokażę wam coś, czego wam jeszcze chyba nie pokazywałem. Chodzi tutaj o ćwiczenia progresywne, czyli tak naprawdę w każdym treningu mamy coś takiego, że robimy jedno, dwa lub trzy ćwiczenia wzmacniające do jakichś skilli, na przykład do muscle upów, na przykład do planka, na przykład do Dragon Flag, i chodzi o to, żeby robić ćwiczenia, które jesteśmy w stanie wykonać i które wpływają na to, że angażują nam się mięśnia, które w późniejszym etapie będą odpowiadały za dane ćwiczenia. Więc ja wam w tym momencie pierwszy raz pokażę właśnie to ćwiczenie progresywne. To ćwiczenie nie byłoby trudne, gdyby nie te wszystkie małe kamieniuszki, które właśnie są na tej gumie. I one się tak pięknie wbijają w plecy i w kark, że to jest poezja, a jednocześnie tortura. To, co teraz widzieliście, to właśnie jest Dragon Flag z ugiętą jedną nogą. Dlatego, że jest łatwiej, bo zrobić Dragon Flaga z dwoma nogami prostymi to jest takie, bym powiedział, wyzwanie dla początkującej osoby. Dlatego na początek robimy z ugiętą jedną nogą. Za jakiś czas, jak już będzie nam za łatwo z jedną nogą, robimy z dwoma nogami. Ja teraz sobie zrobię z dwoma. Nie robiłem tego już dawno, tego ćwiczenia, więc nie wiem, czy mi się uda. No zobaczymy. Mam doskonalenie umiejętności. W tym poziomie numer 3 jest Dragon Flag, więc mamy to za sobą. No i przechodzimy dalej do treningu. Tutaj pierwszym ćwiczeniem, jakie mamy do zrobienia, są pompki wstawione na rękach. Dalej mamy podciągnięcia do jednej ręki, pompki ze zmianą ustawienia rąk,
podciągnięcie nachwytem, dipy, wznosy w tak front lever, wznosy bokiem. Jak widzicie, trochę tych ćwiczeń jest i naprawdę trzeba się nieźle spinać czasowo, żeby te wszystkie ćwiczenia zrobić. Więc ja sobie obrałem taką taktykę i zauważyłem, że ona działa, żeby te wszystkie ćwiczenia ze sobą łączyć. Czyli wykonuję jedno ćwiczenie po drugim. Dzięki temu oszczędzamy naprawdę dużo czasu, bo jak zrobimy, załóżmy, dwa ćwiczenia, później kolejne dwa, później kolejne dwa, to jest coś takiego, że no dłużej o wiele to schodzi, dlatego że te mięśnia w tych ćwiczeniach, no wiecie, robi się takie same. I wykonując po dwa ćwiczenia na przykład, albo po jednym, potrzebujemy dużo więcej czasu na odpoczynek i na regenerację tych właśnie zmęczonych mięśni. A idąc sobie takim ciągiem, czyli robiąc jedno po drugim, mniej czasu stracimy na odpoczynek. Boże, jakie to było łatwe. Ale to jest niesamowite, że jak zaczynałem to robić miesiąc temu, to te dwa powtórzenia naprawdę ciężko szły i było dosyć trudno to robić. A teraz, gdy już tam na etapie, w poziomie piątym robię chyba po 4 albo po 5 nawet powtórzeń, takich właśnie tych odwrotnych pompek wstań na rękach, bo te są trudniejsze niż te, gdy jesteśmy plecami do ściany, to aż te dwie sztuki tak płynnie i fajnie weszły, że w szoku jestem. Nie samym treningiem człowiek żyje, to trzeba powiedzieć. I tak jak też niektórzy pewnie wiedzą, że do niedawna wstawałem codziennie o godzinie 5, czyli tak naprawdę od początku roku przez 3 miesiące wstawałem codziennie o godzinie 5. I co ciekawe, jeżeli w momencie, gdy nie trenowałem, w ogóle mi to nie przeszkadzało. Wstawałem o 5, jako tako żyłem, było ok. Ale zauważyłem, że odkąd zacząłem trenować, to nie jestem w stanie wstawać o godzinie 5, bo jest dla mnie to takie strasznie odrywające. Nie czuję się w ogóle zregenerowany. A przy ćwiczeniach najważniejsza jest regeneracja, czyli właśnie odpoczynek i dieta, i żywność. Więc musiałem zmienić ten swój poranny tryb na trochę późniejszy. No i zacząłem i przesunąłem to na początku do godziny 6. Teraz wstaję nawet czasami o godzinie 7 i jest mi z tym dobrze i czuję się w miarę zregenerowany. Jeśli chodzi o to żywienie, o którym też wspomniałem, że to jest trzecia najważniejsza rzecz, to
też z powodu dużej ilości pracy nie mam czasu na to, żeby sobie po pierwsze gotować regularne posiłki. No i dlatego też zdecydowałem się na dietę od Brokuła. Już kiedyś korzystałem z ich usług, teraz do nich wróciłem. Kiedyś byłem zadowolony, teraz jestem zadowolony, więc też jak najbardziej mogę tą dietę polecić. I też rozkminiłem to w taki ciekawy sposób, że żeby uważam jakoś to trochę taniej wyszło, to ja wziąłem sobie najdroższą dietę, w sensie, że najbardziej kaloryczną, czyli 3,5 tysiąca. No i ktoś teraz tutaj mógłby powiedzieć, że no jak najtaniej, skoro najdroższa dieta. No otóż, jeżeli chciałbym wziąć powiedzmy 2,5 tysiąca, a 3 tysiące, to różnica w cenie w miesiącu wychodzi 100 zł, więc bardzo mało. I ja sobie rozpiniłem to tak, że mam codziennie 3,5 tysiąca kalorii, z czego jeden albo dwa posiłki wsadzam do zamrażarki, w zależności od tego, jak, no jakie one są, czy są nieraz większe, nieraz mniejsze, więc sobie to tam przeglądam. I to, co mi zostaje, czyli te dwa posiłki w ciągu dnia, które zamrażam, wykorzystuję na weekendy, czyli na soboty i na niedzielę, więc fajnie się to rozkłada. Myślę, że spoko opcja. Cieplutko dzisiaj jest, to jest właśnie idealna pogoda, już w końcu do ćwiczeń właśnie kalistyniki. I jeżeli jeszcze się zastanawiasz, czy ćwiczyć, czy nie ćwiczyć, czy już, czy jeszcze nie, to odpowiedź brzmi już i ćwiczyć. Już jest naprawdę sztosik, pogoda. Nawet bym powiedział, że taka jak teraz jest trochę za gorąca. I zrobiłem dosłownie parę ćwiczeń, a już czuję się cały zgrzany. I na przykład guma, na której widzieliście, że robiłem pompki, jest taka gorąca, no że ciężko tak naprawdę nawet tam ręce, ciężko jest tam no ręce na tym utrzymać. To jest pierwsze nagranie z mojej nowej kamery, więc tym bardziej jestem ciekaw tego, jak to tam wygląda. No nowy mikrofon, także widzicie, że inwestuję w ten sprzęt i nie jakby no nie wypaliłem się w tym. Cały czas mi się to nagrywanie podoba. Ostatnio trochę mniej wrzucałem filmów, bo było też mniej czasu. Dlatego było mniej czasu, bo musiałem dużo, dużo więcej pracować właśnie na to, żeby się rozwijać w tym, co teraz robię, żeby rozwijać swój kanał. Chociażby przez to, że właśnie te pieniądze, które zarabiałem, w dużej mierze inwestowałem w nowy sprzęt. To także, jeżeli w jakiś sposób doceniasz to, zostaw tego lajka, zostaw łapkę w górę. No i oczywiście zasubskrybuj ten kanał.